fucking Gran Canaria dzień trzeci. Zjechaliśmy sobie z hotelu na plajkę, na plażę. No i wita nas taki oto piękny widok. Jeżeli dobrze się przyjrzycie, to tam widać Teneryfkę. Pozdrawiamy ekipę z Teneryfy. A co my dzisiaj jedziemy do Artenary z La Aldei. Na Artenary jest przecudna, widokowa podobno droga. Całkiem stroma i całkiem sporo podjazdu, ale no cóż, trzeba znowu opłacić fercowe. Zaczynamy ten dzień. Pięknie jest znowu. Coś, jakieś słuchy dochodzą, że zbliżają się jakieś deszcze, ale mam nadzieję, że to wierutne bzdury są. Także jedziemy dalej. Tak, miałam dzisiaj pomysł, żeby nie nagrywać, ale chyba już nie potrafię. Potem żal, że nie miało się nagranych tych wszystkich rzeczy. No bo w zasadzie, jeżeli gdzieś tam mnie śledzicie, to myślę, że wiecie, że tak naprawdę samo założenie bloga to było po to, żeby jakiś tam swój rowerowy pamiętnik prowadzić. Dopiero potem to się rozwinęło w stronę bardziej dla ludzi. Więc no cóż, trzeba pisać dalej ten pamiętnik, żeby mieć co wspominać na starość, jak już nie będę miała jeździć na rowerze. No, na szczęście podjazd wygląda na Garminie dość przyjemnie. Nie wiem, czy jest to dobre słowo, ale tak, jeżeli mamy większość żółtego, zielonego, no i pomarańczowego, są tutaj, widzę, czerwone fragmenty, ale mało, to znaczy, że jak na naszą kondycję będzie całkiem dobrze. I tam już go widać. A, no i taki protip na Google pokazuje, że ta droga jest zamknięta. Jej jakość jest faktycznie podobno słaba i w kilku miejscach są konkretne dziurki, więc szosowcy muszą uważać, ale generalnie droga jest otwarta. Google po prostu ma niezaktualizowane mapy, albo raczej bym powiedziała, że po prostu Hiszpanie mają czas na aktualizację, ponieważ tam były jakieś sytuacje, że po opadach deszczu urywały się jakieś tam spółki skalne czy coś, więc generalnie można jechać z La Aldei do Artenary, ależ cudo. No, czyli mamy 24 kilometry podjazdu i 1200 przewyższenia. Także powinno być spokojnie. Ale mam nadzieję, że nie spadnie. Tam jest.
ależ to jest dzisiaj znowu zupełnie inaczej niż dotychczas. Ale to wygląda. Znowu mamy ścianę. Ale... to jest ogromne. I te agrafki tu. O! Nogi bolą. I chyba jesteśmy od drugiej strony znowu zbiornika. Oj tak, nawet widać to na mapie. No, szalona jest ta droga. Przecudne miejsce piknikowe z kapliczką z widokiem na Roque Nublo i Roque Bontaiga. A my jeszcze 800 w górę. Teraz wam nie pokażę, bo przed chwilą wracałam trakiem i teraz pokazuję głupoty. Jedziemy. Pomarańczki. Ach, ciachnęłoby się taką. Uch. I Roque Nublo. Nublo. I Bontaiga. I 10%. A tam u góry mamy dom. Właśnie w skale. Z pięknym widokiem. Sobie ludzie mieszkają. Nie pogardziłabym.
wjechaliśmy właśnie w obszar Tamadaba. To jest miejsce występowania typowych takich sosen kanaryjskich. Zmęczona już jestem. One mają takie charakterystyczne, bardzo długie igły, żeby wychwytywać wilgoć z powietrza. No i oczywiście deszcz, który pada. I mają też takie fajne, super wielkie szychy. Może uda nam się jutro objechać, to jest taka pętelka do objechania, żeby sobie zobaczyć. Ja nie wiem, czy to nie jest park narodowy, ale na pewno jest to obszar wyjątkowy. Normalnie pojechalibyśmy tam teraz, ale niestety mamy nocleg partnerze, do którego klucze musimy odebrać do 18:00. No i biorąc pod uwagę to, że zatrzymujemy się, robimy mnóstwo zdjęć i generalnie nie chce nam się spieszyć, no to moglibyśmy się nie wyrobić. No tak na spokojnie przyjedziemy do Artenary, znowu sobie wieczorem pochillujemy, a może Tamadabę zaliczymy jutro. Myślę, że warto. I takim oto sposobem wyłania nam się Artenara. Przepiękne miasteczko, w którym dzisiaj śpimy. Plan był trochę inny, ale mamy dzisiaj ciekawy nocleg. Zobaczymy, czy będzie ciekawy, ale no zobaczymy. Także dzisiaj tutaj śpimy. No w związku z tą zmianą i z pogodą, która jest zapowiadana średnia na północy. O, jaki kot! Poszukiwania noclegu. Mówiłam, że będzie ciekawie. Ale chyba już mamy to. Instrukcja obsługi, którą wysłał nam pan z Bookingu. Musimy szukać Iron Door. Dzisiejszy nocleg pod Chrystusem w jaskini. Będzie dobre. Nie, to miało być żółtego i klucze tam miały być. No nie, to chyba nie jest to. A tak, to tak. To? No. Okej, czyli mamy to. Nocujemy dzisiaj tradycyjnie Gran Canaryjsko, ale wybraliśmy sobie drugi apartamencik, bo w tym będzie trochę cieplej. Kurtka z Cumulusa dzisiaj się chyba przyda, ale jest klimat. I tak wygląda nasz apartament. Poświecimy może tym światełkiem. Światełko? No, światełko. O, tralalala. No i co tutaj mamy w podsumowaniu dzisiejszym? Obciążenie wysiłkiem. Spore. O, energia słoneczna. Dzisiaj tylko 35 minut. W sumie mało byliśmy tak typowo na słońcu. Było dużo podejrzenia w słońcu, ale też nigdzie nie zatrzymywaliśmy się na żadne jedzenie, a tam gdzie zatrzymywaliśmy się, postawiła mnie poczemnie rower w cieniu. No także dzisiaj trochę mniej, co dalej? 1400 w górę, 300 w dół. Training effect sprawdzimy. O, 5 aerobowy, beztlenowy 2. Będzie moc. Dobra, my lecimy się kąpać. Tam jeszcze pięknie słoneczko świeci. Uda nam się może
coś do jedzenia jeszcze wyłapać w Artenarze. Albo dopiero będą otwarte knajpy po 18. Zobaczymy. No i niestety, wszystkie knajpy w Artenarze pozamykane. No trochę słabo. Na szczęście był otwarty sklep. Ale mamy dzięki temu chwilę. Ledwo zdążyliśmy na zachód słońca w wyjątkowych okolicznościach. O, wybaczcie, ale fajnie. Łoho. No pięknie. Szkoda, że zaraz zajdzie za chmurę.